Zaćma to choroba soczewki oka. Naturalna soczewka oka jest przejrzysta. Niestety z wiekiem, z upływem lat, traci swoją przejrzystość, staje się mętna i przepuszcza do oka coraz mniej światła. Przez to widzenie staje się zamazane, kolory blakną. Ludzie, którzy mają zaćmę, mówią, że widzą jak przez brudną szybę lub przez mgłę. Zaćma jest jak siwe włosy. Pojawia się wraz z wiekiem i dotyczy większości starszych osób po 65 roku życia. Warto się badać regularnie, obserwować zaćmę, tak żeby nie pozwolić, żeby zmniejszyła ona komfort życia. Zaćma powoduje stopniową utratę wzroku, a ta powoduje ograniczenie samodzielności. Mówi się też, że zaćma jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia na świecie. Na szczęście jest odwracalna. Zaćma mrożna bardzo łatwo wyleczyć za pomocą prostego zabiegu operacyjnego, który polega na wymianie tej zmętniałej soczewki oka na sztuczną soczewkę wewnątrzgałkową. Badanie, które pomaga nam zdiagnozować zaćmę, to jest proste badanie w lampie szczelinowej, które wykonuje lekarz okulista, i takie właśnie badania przeprowadzamy dzisiaj podczas akcji Mamy zaćmę na oku. Jesteśmy dzisiaj w Białej Podlaskiej, a akcja obejmuje 10 miast w całej Polsce. Jeździmy po to, żeby pomóc Polakom, którzy mają utrudniony dostęp do okulisty, w tym, żeby zdiagnozować zaćmę, ale także porozmawiać z Polakami o zaćmie, zmobilizować ich do leczenia, uświadomić, jakie zaćma daje objawy, tak żeby mogli być bardziej świadomi i podjąć świadome kroki w kierunku leczenia.